To są moje buty do trenowania freestyle football. Jak widzicie, no ich stan powoli robi się coraz gorszy. Jeszcze nie są fatalne, jeszcze będę w nich grać. No ale jak widzicie, kiedy już tutaj się robi mięciutko, to wiedz, że coś się dzieje. To znaczy, że już zbliża się nieuchronny czas dla tych butów i trzeba się zastanawiać nad nowymi. Wprawdzie mam jeszcze zapasowe pary Pum, które są przechowywane na czarną godzinę, ale one są w Łodzi, do której no nie wiem kiedy wrócę. Pandemia dalej trwa, nie zapowiada się, bym miał pojechać tam w najbliższym czasie, więc zamówiłem sobie tak na czarną godzinę nowe buty do freestylu i jeszcze nigdy nie miałem z nimi do czynienia. Mówię o tych tudeńkach. Buty z Nike. Nike SB Portmore Ultralight. Taka długaśna nazwa tych butów. Nie wiem, czy też dobrze wymówiłem, ale są to buty no podobne do tych naszych Pumek popularnych. Są z Mesha, jak widzicie, czyli z naszej kochanej siateczki do freestylu. No i przede wszystkim są super lekkie. Zatem jestem ciekaw, jak się gra w tych samograjach. Sprawdzę je w dzisiejszym treningu, na dzisiejszym vlogu. Powiem pokrótce, jak mi się w nich gra. No ale oczywiście to nie będzie jeszcze recenzja, ponieważ no, żeby sprawdzić po prostu pełny potencjał tych butów, to potrzebuję dużo więcej treningów. Potrzebuję doświadczyć przeróżnych rzeczy i przygód z tymi butami, zanim w ogóle zrobię recenzję tych butów. No bo jak wiadomo, na pierwszym treningu trzeba będzie je trochę rozbić, będzie trochę sztywno, będzie ślisko. No ale zobaczę, jak się gra w tych butach. Może to będzie coś nowego? Może to będzie świetna alternatywa dla Pum? Zobaczymy. Pierwszy raz te buty zobaczyłem na obozie Just Freestyle na nogach Doriana i wtedy od razu zachwyciła mnie lekkość tych butów. No i wtedy trochę się zastanawiałem, czy może sam bym nie kupił, ale jakoś ta myśl przeminęła z wiatrem. Później, kiedy już zauważyłem, że moje Pumy no zbliżają się ku końcowi swojej wytrzymałości, a zapasowe buty, tak jak mówiłem, mam w Łodzi, podczas rozmowy z Dawidem Koczurem, kurczę, znowu ten Dawid Koczur w moim vlogu. Ciągle on wszystko mi poleca. No. Niesamowity cudotwórca, jeśli chodzi o moje freestyle'owe życie. Ale tak, Dawid Koczur polecił mi te buty, sam grał w nich przez długi czas, no i powiedział, że są mega wytrzymałe, są super lekkie i bardzo dobrze się mu w nich grało. Podobne buty miał też Marcin Kucharzyk i podeszwa jego butów po 9 miesiącach wygląda tak, jak widzicie na ekranie. Zatem, no dosyć wytrzymałe. Jak wiecie, próbowałem już przeróżnych rodzajów butów do freestylu czy nie do freestylu. Pumy, Explory, Halówki, Gazele i te inne. Explory mi się podobały. Super się w nich grało, są mega wygodne, ale ich wytrzymałość no pozostawia bardzo wiele do życzenia. Rozwalają mi się po 3 miesiącach, a tyle nie powinny wytrzymywać buty za prawie 300 zł. Zatem Pumy dalej są moim zdaniem fenomenem, jeśli chodzi o buty do freestylu. Wytrzymują mega długo, są mega wygodne, grywalne, ale problem jest taki, że no na rynku ich już prawie w ogóle nie ma. Znaleźć Pumy w swoim rozmiarze, no to jest nie lada wyczyn, ale po drodze jeszcze się pojawiły Puma Netfit Lighty, które mam do dziś, ale niezbyt mi się podobają, są dla mnie sztywne do grania, chociaż są freestylerzy, którzy bardzo lubią te buty. Do Gazeli nie jestem też się w stanie przestawić, bo one są za ciężkie, już wolę lżejsze buty. No i są te oto buty. Zobaczymy, jak się będzie w nich grało. No wyglądam dosyć fajnie w nich, nie? Dobrze się prezentują, dosyć ładny kolor. Na początku są takie trochę ciasne, no dobrałem pod swój rozmiar, ale jak się zakłada, to na początku wydają się, jakby były za duże. Jakby były za małe, no ale już czuję, że po prostu one muszą się rozbić. Zobaczymy, jakby ciekawe, jak będą te stale, bo podeszwa nie jest aż taka szeroka, ale jest elastyczna, to jest bardzo ważne. No to co? Pogram trochę i powiem wam kilka słów, jak mi się one podobają. A jeśli macie jakieś pytania co do tych butów, które mogę uwzględnić w recenzji, którą zrobię, nie wiem, za tydzień lub dwa, albo za miesiąc, zależy jak z moim czasem i jak będę użytkować te buty, bo wiadomo, no teraz jest turniej internetowy i wolałbym grać w butach, do których jestem przyzwyczajony i nie robić sesji treningowych, w których będę rozbijać buty, kiedy zbieram akcje na turniej internetowy, nie? Więc
to zależy, jak często będę grać w tych butach, no ale recenzja będzie. Tak więc jeśli chcecie, żebym odpowiedział na pytania, które was nurtują, to napiszcie w komentarzach może coś, nie wiem, odnośnie lekkości, może mam porównać do jakichś innych butów, może mam zagrać w nich jakieś konkretne triki albo przetestować, jak się gra w tych butach jakąś konkretną piłką. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć o tych butach. Zagrałem pierwszy combo i powiem wam sztos. Jeśli chodzi o grip do piłki, to dosyć dobry. Odbijalność też dobra, więc jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, chyba są spoko. Momentami mam straszny problem z wybiciem tatwa, na przykład do MTK z dwukołowcem, czyli tatwach tatwente. Jak widzicie na tych próbach, no jest to, nie wiem, dosyć uciążliwe, ale to też myślę, że dlatego, że te buty są jeszcze nierozbite i nie mam jeszcze dobrego czucia przy uderzeniu do tatwa, więc to się jeszcze wyrobi, myślę. No ale tak czy inaczej, za którąś próbą zrobiłem. Myślę, że to po prostu kwestia przyzwyczajenia. Sprawdzamy dalej. No dobra, jestem po pierwszym treningu i powiem wam, że jestem mile zaskoczony. Nigdy wcześniej nie grałem w takiego typu butach. To był mój pierwszy trening w butach Nike SB Portmore Ultralight. Portmore, Portmore. Napiszcie w komentarzach, jak się to wymawia. Troszkę ściemniły już te buty, już troszkę się pobrudziły, więc one nie będą takie ładne, jaśniutkie. No ale tak poza tym, mimo to, że te buty nie są zbytnio rozbite, mimo to, że na początku ten mesh był sztywny, w trakcie treningu myślę, że to się znacznie poprawiło. No i muszę powiedzieć wam, że jestem bardzo zadowolony. Jakie odczucia? Jeśli chodzi o Air, super lekkie. Jeszcze nie wiem, ile ważą, sprawdzę to w recenzji. Są mega wygodne, na początku były ciasne, ale mi się rozbiły. Już dopasowały się do mojej stopy. Jeśli chodzi o podeszwę, jest elastyczna, już teraz widzę, że to będzie super podeszwa do stali. No wiadomo, zawsze kiedy ma się nowe buty i próbujemy grać te stale, ta podeszwa nie jest taka giętka. Jak w przypadku, o, jak w przypadku Pum, które są już mega elastyczne. No wiadomo, to się rozbije. Potrzebowałem na początku trochę czasu, by się przestawić z Pum, ale myślę, że to będą jedne z moich ulubionych butów. Na ten moment, no nie wiem, może coś się zmieni w trakcie ich użytkowania. Muszę jeszcze je szczegółowo sprawdzić i przede wszystkim, czy poczucie w graniu się zmienia w trakcie ich użytkowania, więc to będzie dosyć ważna kwestia. Wkrótce ukaże się szczegółowa recenzja tych butów. Jeśli macie jakieś pytania, tak jak mówiłem na początku, jeśli jest jakaś kwestia, na którą zwracacie uwagę przy wybieraniu butów, to napiszcie w komentarzu, zadajcie mi pytanie, ja postaram się to uwzględnić w najbliższej recenzji. Nike SB Portmore Ultralight, no strasznie długa ta nazwa. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Czekam na wasze komentarze i pamiętajcie, po prostu trenujcie.